kiedy kompania C z amerykańskiego 8. Pułku Piechoty naciera przez ostatnią część lasu Hürtgen? Na czoło wysuwa się szeregowy Francisco Delgado. Jego pluton trafia pod ogień dwóch karabinów maszynowych. Podobnie jak Pedro Cano, Delgado jest latynosem. Francisco Delgado urodził się w San Diego, ale dorastał w Sacramento. Był latynosem. Wstąpił do armii jak Pedro Cano, ale miał amerykańskie obywatelstwo. Tak jak w Teksasie, w Kalifornii nie brakowało antylatynoskich resentymentów. Nasiliły się one w latach 30. Biali Amerykanie oskarżali Meksykanów o wielki kryzys, że zabierają im pracę. Do Meksyku odsyłano pociągi wypełnione ludźmi, nawet jeśli całe życie mieszkali oni w Stanach Zjednoczonych i mieli obywatelstwo. Szacuje się, że deportowano milion osób. Karabin maszynowy dziesiątkuje kompanię C. Delgado nie może czekać. Ale każdy ruch przyciąga ogień. Delgado przemyka się przez pole bitwy, żeby uciszyć wroga. Delgado ma RKM Browning. Towarzyszy mu inny żołnierz z kompanii C. RKM Browning nosił zwykle największy żołnierz w kompanii, a Delgado był niski. Miał 165 cm wzrostu. Ciągnął tę ciężką broń przez pole minowe. 15 metrów od gniazda pierwszego karabinu maszynowego Delgado ustawia broń i puszcza serię. Zabija niemiecką obsługę KM-u. Las Hürtgen to wielkie drzewa, kiepska widoczność, a stanowisk KM-ów jest zawsze kilka. Mimo gradu kul, Delgado zwraca się ku kolejnemu celowi. Po zniszczeniu jednego wrogiego karabinu maszynowego, szeregowiec Francisco Delgado dostrzega następny. Według niemieckiej doktryny obronnej, jeden karabin maszynowy musiał być w zasięgu innego, żeby mogły się nawzajem osłaniać. Do drugiego ataku Delgado zmienia broń. Potrzebuje większej siły ognia. Jego kolega ma bazukę. Delgado ją bierze i zbliża się do drugiego karabinu maszynowego. Ustawia się do strzału i strzela z bliska.